Izba dyscyplinarna najpierw uchyliła immunitet sędziemu Igorowi Tulei, uznając, że mógł popełnić przestępstwo, ale potem, gdy miała decydować o zgodzie na jego zatrzymanie, zmieniła zdanie. Co się stało? O tym porozmawiam z sędzią Igorem Tuleją. A w drugiej części programu o tym, co ma pierwszeństwo. Konstytucja czy unijne traktaty? Przed orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie porozmawiam z profesor Katarzyną Klawkowską-Właśniowską z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rzecz o prawie, Wojciech Tumidalski, dzień dobry. Sędzia Igor Tuleja jest moim gościem. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry. No, nie łączymy się z Sądem Okręgowym w Warszawie. Pan sędzia też w stroju domowym, bo z powodu decyzji Izby Dyscyplinarnej sprzed już dłuższego czasu pan sędzia jest zawieszony w obowiązkach służbowych. Prezes Sądu Okręgowego, sędzia Piotr Schab, wykonał to zarządzenie. Niedawno byliśmy znowu w Izbie Dyscyplinarnej, która miała decydować w sprawie zgody na zatrzymanie i doprowadzenie pana sędziego do prokuratury, by tam go przesłuchać i przedstawić mu zarzuty, ale ta sama Izba Dyscyplinarna, choć w innym składzie, pana Adama Rocha, tym razem zgody nie udzieliła, uznając, że nie ma prawdopodobieństwa, iż pan sędzia dopuścił się przestępstwa. Podczas gdy ta sama izba, gdy uchylała immunitet, to takie prawdopodobieństwo widziała. Panie sędzio, jak pan to widzi? Co się stało? Sam nie wiem, bo oczywiście byłem przekonany, że już w tej pierwszej instancji tak zwana Izba Dyscyplinarna wyrazi zgodę na moje zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Jednak nie mam wątpliwości, że te decyzje nie zapadają w budynku na Placu Krasińskich, tylko ten reżyser siedzi zupełnie gdzie indziej i ten scenariusz został już wcześniej napisany, także tylko się zastanawiam, jakie role zostały rozpisane dla trzech aktorów w tej kolejnej odsłonie tego serialu. No właśnie, bo trzeba powiedzieć, że to jest tak, że w tej chwili mamy za sobą decyzję pierwszej instancji, w której Izba Dyscyplinarna orzekała jednoosobowo w osobie pana Adama Rocha, dawniej prokuratora ze Śląska. No i wiemy już, że prokuratura, Wydział Specjalny do Spraw Przestępstw osób na stanowiskach sędziowskich i prokuratorskich, zapowiedział odwołanie i będzie druga instancja w składzie trzyosobowym. Pan myśli, że to jest tak, żeby pokazać, że ta izba jest bardzo niejednorodna i że są i dobrzy policjanci, i źli policjanci, i że teraz coś się zmieni? Nie wydaje mi się, żeby tak to miało wyglądać. Ja generalnie może przypomnę, że to przypomina ten scenariusz dotyczący samego immunitetu. Wówczas też w pierwszej instancji tak zwanej Izby Dyscyplinarnej immunitet nie został uchylony, dopiero skład trzyosobowy przy jednym zdaniu odrębnym ten immunitet uchylił. No oczywiście można snuć rozmaite teorie i w rozmaity sposób próbować to wyjaśnić. Te A która jest panu najbliższa? Raczej wiązałbym to albo z wnioskiem Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zastosowanie środka zabezpieczającego i chodzi o to, żeby pokazać, że Izba Dyscyplinarna jest niezależnym sądem. Może chodzi o pieniądze europejskie. Może też jakieś znaczenie w tym wszystkim ma termin przed Trybunałem Konstytucyjnym, który będzie rozstrzygał w tym tygodniu, 28 kwietnia. Także no, można próbować to wyjaśnić, ale tak naprawdę nigdy nie odgadniemy, co stoi za tymi osobami, które rozstrzygają w tak zwanej izbie. No ale to pan teraz jest w centrum uwagi jako osoba, od której może zależeć nawet przydział europejskich pieniędzy naszemu krajowi, tak? Aż tak bardzo bym sobie nie pochlebiał. Nie mam wątpliwości, że jestem jakimś pyłkiem czy piórkiem w tym wszystkim i tak naprawdę nie chodzi o mnie, tylko pewnie o jakąś politykę, a na tym się już nie znam.
A propos polityki, nie wiem, czy pan słyszał, jest wniosek opozycji, by powołać specjalną komisję do wyjaśnienia nacisków czy wręcz przestępstw popełnianych wobec sędziów i prokuratorów za obecnej władzy. Słyszał pan o tym i co pan o tym myśli? Pewnie taka jest rola opozycji, żeby kontrolować rządzących, natomiast nie przypuszczam, żeby tutaj coś odkrywczego się pojawiło, bo o tym, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, jakie są naciski na sądownictwo, no to wszyscy dobrze wiemy. To się nie wydarzyło wczoraj, tylko to trwa szósty rok. Stowarzyszenia sędziowskie, adwokaci alarmują i próbują pokazać no, to, co się dzieje z sędziami i sądami. A co się dzieje, panie sędzio, i jak z tego wybrnąć? Myślę, że nie mamy wątpliwości, że jest źle. Też, tak jak powiedziałem, nie czuję się nikim wyjątkowym, więc podejrzewam, że nie chodzi o moją osobę i o moją sprawę, tylko żeby wywołać taki efekt mrożący w środowisku sędziowskim na moim przykładzie, że jak się wydaje rozstrzygnięcia, które z jakichś powodów nie podobają się rządzącym, wówczas taki niepokorny sędzia w jakiś sposób może być ścigany przez partię rządzącą. Jak z tego wybrnąć? No na pewno trzeba rozmawiać, a przede wszystkim rządzący powinni wycofać się z tego, co nazywają reformą wymiaru sprawiedliwości, a wcale taką reformą nie jest, tylko po prostu próbą podporządkowania trzeciej władzy politykom. Panie sędzio, no tylko to jest chyba kłopot większy niż nam się wszystkim wydaje, bo jak wycofać się z czegoś, co już się wykonało, mam na myśli tak wiele nominacji sędziowskich do wszystkich szczebli sądów, od Sądu Najwyższego do sądów rejonowych. Te nominacje zostały najpierw wyłonione w ramach postępowań przed Krajową Radą Sądownictwa obecną, potem pan prezydent te nominacje wręczył, potem ci sędziowie wydali już, myślę, że w tysiące idą te orzeczenia, które zapadły z ich udziałem. No, no i co z tym zrobić? To tego ma nie być? Oczywiście prawnicy mają różne pomysły. Moje stowarzyszenie Justicja wskazuje, że jednak trzeba powtórzyć te procesy nominacyjne i też oczywiście jest pomysł, że nie byłoby tak, że te wszystkie orzeczenia byłyby nieważne. Natomiast byłby jakiś termin, aby strony, które nie są zadowolone z tych orzeczeń, z uwagi na to, że w ich sprawach rozstrzygały osoby, które nie powinny być sędziami, miałyby czas, aby takie postępowania po prostu wzruszyć. Taki był pomysł. No tak, to jest rzeczywiście droga długotrwała, a tymczasem no, przychodzi obywatel do sądu i to już pomijając kwestię COVID-u, będzie on osądzony przez sędziego, który jest albo z tak zwanego nieprawego łoża, albo nie, albo ma jakieś poglądy, które wyraża jaśniej, albo trzyma je dla siebie. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, nikogo nie obrażając, można być osądzonym przez sędziego Juszczyszyna albo Nawackiego. No przez Juszczyszyna chwilowo nie, tak jak przez Tuleję chwilowo nie. Ale no, to są wszystko sędziowie, którzy dostali nominacje jeszcze wcześniej, prawda? To nie są nowe osoby w wymiarze sprawiedliwości, który musi pomieścić wszystkich, tak? To prawda. No oczywiście obywatel, który dzisiaj idzie do sądu, jeśli ma wątpliwości, czy w jego sprawie może obiektywnie rozstrzygnąć sędzia, który jest członkiem Stowarzyszenia Justicja czy prezes Nawacki, zawsze może oczywiście wnosić o wyłączenie takiej osoby. Jeśli wniosek jest uzasadniony, taki sędzia oczywiście może zostać wyłączony od rozstrzygania w takiej sprawie albo nawet sam się wyłączyć. Ale no, to, co się dzieje i ten chaos, który panuje w naszym w sądownictwie i to rozjeżdżanie się prawa i rzeczywistości, no nie jest efektem działania sędziów, tylko niestety polityków. I to jest kolejny przykład na to, że jednak politycy nie powinni ingerować w trzecią władzę, ponieważ
kończy się to w taki sposób, jak widzimy. Z jednej strony tak, z drugiej jednak sądy mają do powiedzenia coś na temat pierwszej i drugiej władzy i taka była przecież sprawa, z której wynikły kłopoty, jakich pan aktualnie doświadcza. Było to uchylenie decyzji prokuratora kończącego śledztwo w sprawie głośnych wydarzeń w sali kolumnowej, gdzie nie dopuszczając opozycji, Sejm, większość sejmowa uchwaliła budżet i wiele jeszcze innych ustaw. No a sąd w pańskiej osobie następnie wytknął, czego prokurator nie zrobił, bardzo mocno wkraczając w to, jak się wtedy zachowywali politycy, tak, w ramach uprawiania polityki. Dzisiaj by pan zrobił tak samo? Oczywiście, że tak. Oczywiście naturalnie zgodnie z konstytucją władze ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza powinny z sobą współdziałać, to wynika z preambuły, ale no, rolą władzy sądowniczej jest kontrola pozostałych władz. Oczywiście, żebym tak samo zrobił. No, gdybym tego nie zrobił, no to może dzisiaj bym był prezesem sądu albo zasiadał w którejś z nielegalnych izb Sądu Najwyższego. Natomiast gdybym tak postąpił, no to pewnie nie byłbym sędzią, a z pewnością nie czułbym się niezawisłym sędzią. Także zrobiłbym tak samo. Panie sędzio, no bo ten zarzut, który prokuratura chce panu stawiać, polega na ujawnieniu tajemnicy śledztwa, tak? Czyli tego, co w ramach śledztwa prokurator wtedy ustalił lub czego nie ustalił, a co następnie sąd w pana osobie powiedział na jawnym posiedzeniu w udziale mediów, z udziałem mediów i pokazując, co było zrobione źle lub co nie zostało zrobione. Często tak się zdarza, że sąd jawnie ogłasza swoje postanowienie w sprawie, no właśnie, zwrotu do śledztwa? Pewnie tak. Myślę, że taka praktyka do tej pory funkcjonuje w moim sądzie. Nasza procedura karna jak najbardziej przewiduje to, że sąd takie posiedzenie może zrobić jawnie. Ja zresztą przed podjęciem tej decyzji zapytałem się również stron, jakie jest ich stanowisko. Pani prokurator, która prowadziła to śledztwo i była obecna na posiedzeniu, nie oponowała, ale też właśnie jak się okazało w tych materiałach sprawy, która toczy się przeciwko mnie i o czym powiedział pan Adam Roch, jest istotny dowód, o którym ja nie wiedziałem. Pani prokurator, która prowadziła to postępowanie i później je kontynuowała na polecenie sądu i która była obecna na tym posiedzeniu, wprost miała zeznać, że ta decyzja w żaden sposób nie utrudniała prowadzenia w dalszym ciągu tego postępowania przygotowawczego. Myślę, że to jest istotny dowód, o którym rządzący nie wspominają, również prokuratura krajowa o tym w swoich komunikatach przynajmniej do tej pory nie wspominała. Czyli gospodarz śledztwa uważa, że postępowaniu nic nie zaszkodziło, ale specjalny wydział w prokuraturze jest odmiennego zdania i śledztwo kontynuuje mimo takiego określenia ze strony osoby oddalającej jej wniosek, tak? Tak, no i jest dokładnie tak. Także to jest też taka dziwna sytuacja. No i też pani prokurator, o której mówimy, nie jest ścigana przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, tylko też po tych kilku postępowaniach. To chyba dobrze, oczywiście, ale zmierzam do tego, że też po tych kilku postępowaniach, między innymi dotyczących sali kolumnowej, awansowała w tej hierarchii. Ach, jedni awansują, drudzy czekają na swoją kolej. Roman Giertych widzi w panu osobę co najmniej prezesa Sądu Najwyższego chyba, albo prowadzącego najważniejsze procesy przeciwko opozycji. Pan uważa, żeby mógł prowadzić taki proces, czy powinien się pan wyłączyć wtedy? Oczywiście, że pewnie bym się wyłączył, żeby strony miały poczucie, że rzeczywiście rozstrzygnięcie, które by zapadło w takim postępowaniu karnym, jest orzeczeniem w pełni obiektywnym. Także absolutnie nie mam ambicji, żeby rozstrzygać w takich sprawach i też oczywiście nie mam ambicji, żeby być prezesem Sądu Najwyższego, ministrem sprawiedliwości, czy nawet sędzią w Trybunale pani Julii Przyłębskiej. Tak jak
Już to deklarowałem wiele lat temu na Poland Rock Festiwalu. Jestem sędzią Sądu Powszechnego. Jestem, byłem i będę. I to jest moja ambicja i moja rola w życiu zawodowym. Awanse zawsze nas zaskakują podobno. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Sędzia Igor Tuleja był naszym gościem. To jest program Rzecz o Prawie. Wkrótce Trybunał Konstytucyjny ma ocenić, czy Izba Dyscyplinarna może pominąć decyzję unijnego Trybunału, który zakazał jej działania. Co jest ważniejsze, polska konstytucja czy unijne traktaty? Doktor habilitowana Katarzyna Klawkowska-Waśniowska, profesorka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest naszym gościem. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, panie redaktorze. Porozmawiamy o czymś dużo ważniejszym niż wyższość świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy, bo o kwestiach prymatu konstytucji lub unijnych traktatów i wzajemnej relacji tych aktów prawnych względem siebie, bo wkrótce w Trybunale Konstytucyjnym sprawa z wniosku, z pytania Izby Dyscyplinarnej, która dopytuje, czy może pomijać postanowienia zabezpieczające unijnego Trybunału, stosując, działając w dalszym ciągu. No i znamy też już wniosek, treść wniosku premiera Morawieckiego w kwestii właśnie relacji traktatów i konstytucji względem siebie. Co wynika z tych wniosków, pani profesor? Sądy krajowe, sądy polskie, w tym Sąd Najwyższy i NSA, zadały pytania prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości. Z kolei z drugiej strony Komisja Europejska złożyła skargę, czy wystąpiła ze skargą przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości. Uzyskaliśmy odpowiedzi od Trybunału Sprawiedliwości na pytania prejudycjalne i Trybunał zdecydował o zastosowaniu środków tymczasowych, tak jak pan redaktor wspomniał. W tych kwestiach problemem jest zgodność polskich ustaw w zakresie reformy organizacji wymiaru sprawiedliwości z unijnymi traktatami i ze standardami, o których w swoich orzeczeniach mówi Trybunał Sprawiedliwości. Natomiast pytanie prawne i wniosek prezesa Rady Ministrów zmierzają do postawienia tego problemu, czy stawiają ten problem z perspektywy niezgodności prawa unijnego z polską konstytucją, czy niezgodności konsekwencji tego, co wynika ze wspomnianych orzeczeń, z polską konstytucją. I w zasadzie wynika z nich, czy możemy twierdzić, że wynika z nich również podważenie kompetencji Trybunału Sprawiedliwości do takiej, do wykładni i do wskazywania, jakie są konsekwencje zasady pierwszeństwa stosowania prawa Unii Europejskiej w krajowym porządku prawnym. Możemy też powiedzieć, że wynika z nich pewne ograniczenie zasady lojalnej współpracy w zakresie reformy i zmiany w zakresie organizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Czy takie postawienie sprawy wywraca stolik i powoduje, że będziemy w innym miejscu niż jesteśmy, gdy chodzi o nasze miejsce w Unii Europejskiej? Takie postawienie sprawy dotyczy, czy dotyka sfery kluczowej i sfery podstawowej, czyli sfery wspólnych wartości. Dopóki jesteśmy w Unii i nasze przystąpienie do Unii musiało oznaczać zgodę na wspólne cele i wspólne wartości. Do tych kluczowych wartości należy zasada demokracji, zasada praworządności, zasada poszanowania praw podstawowych. Państwa członkowskie mają w tej kwestii pewne obowiązki i formalne rozważania co do pierwszeństwa prawa unijnego czy pierwszeństwa konstytucji, co jest zagadnieniem złożonym, możemy spróbować to nieco przybliżyć, nie mogą nam przysłonić istoty sprawy. Pani profesor, właśnie o to chciałem zapytać. Wraca ciągle pytanie o prymat konstytucji lub unijnych traktatów w ich relacji wobec siebie. No to jak to jest? Myśmy coś podpisali, prawda, wchodząc do Unii Europejskiej, no ale mamy też prymat konstytucji zawartej w niej samej, tak? I jak to powiązać ze sobą i ułożyć? Tak.
Tak, to nie jest takie proste zagadnienie. Przede wszystkim musimy zrozumieć, że mamy dwie perspektywy. Mamy dwa porządki prawne, unijny i krajowy, ale mamy też integrację europejską. W związku z czym mamy to, o czym mówiła profesor Łętowska, czyli multicentryczność systemu prawa. I mamy Trybunał Sprawiedliwości, który stoi na straży autonomiczności, spójności i skuteczności unijnego prawa. I mamy Trybunał Konstytucyjny w Polsce, ale też sądy konstytucyjne innych państw członkowskich, które dbają o spójność, poszanowanie hierarchii źródeł prawa w świetle krajowej konstytucji. Czy to znaczy, że mamy tutaj już z natury jakiś nierozwiązywalny konflikt? Nie, o ile przyjmujemy właśnie wspólne cele i wspólne wartości, które i poszanowanie wzajemnych kompetencji. Tutaj muszę zaznaczyć, że w traktatach zapisana jest zasada lojalnej współpracy pomiędzy Unią a państwami członkowskimi, która rzeczywiście wiąże obie strony. Państwa członkowskie decydują się na wykonywanie swoich zobowiązań i Trybunał Sprawiedliwości zasadę pierwszeństwa uzasadnia bardzo prostą zasadą. Umów należy dotrzymywać. Skoro państwa członkowskie zdecydowały się na integrację w traktatach, to następni nie mogą tej decyzji jednostronnie zmieniać. Ale oczywiście mamy okazję i do reformy traktatów, i do wpływania na kształt prawa wtórnego Unii Europejskiej. Z kolei krajowe sądy konstytucyjne podkreślają, tak jak polski Trybunał Konstytucyjny, podkreśla zgodnie z konstytucją, iż konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej. Jednakże przy okazji przypomina o naszych obowiązkach wynikających z członkostwa. Mówię tutaj o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego wydanych przy okazji traktatu akcesyjnego i traktatu z Lizbony. Przypomina o obowiązkach lojalnej współpracy, zasadzie przychylności prawu Unii Europejskiej i przypomina również o obowiązku, o poszanowaniu wykładni, którą zapewnia Trybunał Sprawiedliwości. Pani profesor, znalazłem wypowiedź Jerzego Stępnia, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, sędziego Trybunału w stanie spoczynku, który odnosi się do wniosku premiera i mówi tak: premier usiłuje wyważyć drzwi dawno otwarte. Traktaty były badane przez Trybunał Konstytucyjny w roku 2006. Stwierdzono ich zgodność z polską konstytucją. Co więcej, potwierdzona została wówczas teza o najwyższej pozycji konstytucji w systemie obowiązujących w Polsce norm prawnych i przez kolejnych 16 lat nikt tego nie podważa. Jak zresztą można to podważać, skoro to stoi w samej konstytucji? Strzał premiera trafia więc w płot, a sprawa powinna być umorzona, by nie narażać polskiego państwa na dodatkowy szwank. Zgadza się pani z tym? Zgadzam się, że Trybunał Konstytucyjny w pełni wypowiedział się na temat zgodności systemu prawa unijnego z polską konstytucją, rozważył i kompetencje Trybunału Sprawiedliwości, i zasady współpracy krajowych sądów z Trybunałem Sprawiedliwości, jak również no nie ma żadnych wątpliwości co do konstytucyjnego postanowienia o prymacie konstytucji w polskim porządku prawnym. I przypominam też, że Polski Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie wskazywał, iż wystąpienie takiej nieusuwalnej kolizji pomiędzy prawem Unii Europejskiej a polską konstytucją jest bardzo mało prawdopodobne, właśnie dlatego, że łączy nas wspólnota wartości. W zakresie ogólnym, czyli wyjaśnienia zasady lojalnej współpracy i konsekwencji tej zasady lojalnej współpracy dla sądów krajowych, rzeczywiście nie potrzebujemy dodatkowych wyjaśnień. Sięgnę jeszcze raz do wypowiedzi sędziego Stępnia, który zwraca uwagę, że może dojść do wydania wyroku zakresowego, interpretacyjnego, który w pewnych przypadkach stwierdzał, że coś jest możliwe, uznanie czegoś za niekonstytucyjne, o ile rozumie się to tak czy inaczej. I sędzia Stępień mówi tak: dowcip w tym, że Trybunał może nadać przez interpretację pewne jednoznaczne znaczenie przepisowi, ale tylko przepisowi krajowemu, bo od wyjaśniania, interpretowania przepisów unijnych przecież Trybunał Polski nie jest. I być może tutaj jest właśnie ten słaby punkt całej sprawy.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy co do wykładni traktatów i zapisy traktatowe, w tym artykuł 19, który mówi o konieczności zapewnienia skutecznej ochrony sądowej, również w Polsce, nie może być tylko pustym zapisem. On podlega wykładni w konkretnej sytuacji, tutaj konkretnie w kontekście pytań zadanych przez sądy polskie. Także jeżeli zakwestionujemy kompetencje Trybunału Sprawiedliwości do wykładni traktatów, jak również możliwość zadawania pytań prejudycjalnych i konsekwencje w postaci wiążącej dla sądów krajowych wykładni traktatów przez Trybunał Sprawiedliwości, to rzeczywiście będzie zagrażało fundamentom naszego członkostwa. Czyli tak się może stać z kwestią Izby Dyscyplinarnej, pani profesor, bo tutaj właśnie dochodzi, jak rozumiem, do rozwinięcia kwestii skutecznej ochrony sądowej, gdyby uznać, że polski sąd czy Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym nie czuje się związana postanowieniem zabezpieczającym wydanym przez Trybunał w Luksemburgu, tak, i działa dalej. Tutaj kompetencje Trybunału są jeszcze, można powiedzieć, z pewnej perspektywy dalej idące, ponieważ tutaj mamy skargę, w której Trybunał ostatecznie może orzec o naruszeniu zobowiązań traktatowych przez Polskę. Na razie mamy wyłącznie postanowienie o środkach tymczasowych, czyli nie mamy rozstrzygnięcia tej sprawy ostatecznego. Natomiast Trybunał Sprawiedliwości uznaje, że jest kwestią niezwykle istotną, aby te środki tymczasowe zostały wykonane. Także tutaj jest to nie tyle odpowiedź na pytanie polskiego sądu, a proces, który zmierza do stwierdzenia, czy właściwie wykonujemy swoje zobowiązania traktatowe. Pani profesor, wracając do kwestii, co jest ważniejsze, a co mniej ważne, to trzeba, nie możemy też, że tak powiem, nie może nam umknąć naszej uwadze, że trybunały i sądy innych krajów będących członkami Unii Europejskiej orzekały w tej kwestii. Trybunał niemiecki, jak również sąd francuski, wskazywał na prymat rodzimej konstytucji. Jak sobie z tym poradzić? I dlaczego nasz nagle Trybunał mówimy, że tutaj może być inaczej? Nasz Trybunał Konstytucyjny również, jak już dzisiaj wspomnieliśmy dwukrotnie, podkreślał zasadę prymatu Konstytucji. Rzeczywiście orzeczenia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego budzą w Polsce i w Europie ogromne zainteresowanie, podobnie jak chociażby niedawne orzeczenie Conseil d'État we Francji. I tego rodzaju dialog, a czasem nawet możemy powiedzieć spór sądów krajowych, konstytucyjnych i Trybunału Sprawiedliwości nie jest niczym nowym. Tego rodzaju dialog toczy się od lat 60. w zasadzie, od samych początków integracji. I z jednej strony można to wyjaśnić właśnie dbałością o spójność każdego porządku prawnego, ale też dynamiką integracji. Kiedy spojrzymy tak z perspektywy historycznej na orzeczenia niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, to tam na przykład istotna była kwestia praw podstawowych, które najpierw nie były dostatecznie chronione we wspólnotach, obecnie są chronione w Unii, ale to nie likwiduje wszelkich wątpliwości. Z kolei sąd francuski wypowiedział się na temat przetrzymywania danych o połączeniach. To jest z kolei związane z rozwojem unijnego ustawodawstwa w zakresie ochrony danych. Także dynamika integracji, wydawanie kolejnych aktów prawnych, wykładnia Trybunału Sprawiedliwości, to może rodzić sytuacje, w których zdania są rozbieżne. Tylko oczywiście pytanie w szerszej perspektywie, do czego to dalej prowadzi, jaki jest kontekst, czy chodzi o dostosowanie unijnego prawa wtórnego, czy właśnie zakwestionowanie pewnych fundamentalnych wynikających z traktatów zasad. No właśnie, w tekście opublikowanym w zeszłym tygodniu w Rzeczpospolitej pani profesor stawia smutną tezę na koniec, że właściwie wyjścia mamy trzy: albo zmienić konstytucję, albo zmienić traktaty, albo opuścić Unię Europejską, co jak wiemy po Brexicie jest zupełnie możliwe, tak? Jak pani myśli, do czego dojdzie w naszym wypadku? Na to zawsze zwracają uwagę studenci, że właśnie to jest ta esencja, istota
konfliktu związanego z zasadą pierwszeństwa. Ja stawiam może nie tyle smutną, ale bardzo poważną tezę, to znaczy tezę, że tak naprawdę rozmawiamy o wspólnych wartościach i naprawdę musimy z całą odpowiedzialnością rozważyć, co oznacza zasada demokracji i państwa prawa, bo tego właśnie się w tym obszarze, o którym mówimy, od nas wymaga. No nie zakończyliśmy wesoło, ale mam wrażenie, że powiedzieliśmy wiele prawdy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Doktor habilitowana Katarzyna Klawkowska-Waśniowska, profesorka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. To był program Rzecz o Prawie. Zapraszam za tydzień o tej samej porze, wtorek, godzina 14. Wojciech Tumidalski, do zobaczenia.